Dzień dobry, szczęść Boże, szanowni Państwo. To nagranie będzie raczej krótsze od pozostałych. Chciałbym zająć się sprawą związaną z awanturą z panem Stanisławem Michalkiewiczem. Nie będzie to polegało na mówieniu, jakie to jest super i tak dalej. Ja nie ukrywam, że szanuję go, ale no fanatykiem też wielkim nie jestem, nie wszystkim się zgadzam. Ta awantura w związku z tą tak zwaną Kasią i no niestety atakami, które przechodzą już z tego wirtualnego bredzenia i szkalowania go na rzeczywisty świat, jak chociażby ostatnio na targach książki historycznej. Moi drodzy, są dwa zarzuty, które są fałszywe wobec Stanisława Michalkiewicza. Pierwszy z nich to zarzut, że rzekomo ujawnił dane ofiary pedofilii. Moi drodzy, jest to jak najbardziej podły czyn, który zasługuje na potępienie. Problem polega na tym, że Stanisław Michalkiewicz nie ujawnił danych ofiary pedofilii. Zrobił to fakt 10 lat temu. Jeszcze 2 tygodnie temu, dokładnie 19 listopada, pisałem sobie z pewnym kolegą. Wymieniliśmy się tam linkami. Znajdowała się tam informacja sprzed 10 lat. Właśnie w sprawie ofiary pedofilii, tej właśnie tak zwanej Kasi. Można było też, każdy mógł otworzyć sobie kopię Google tego artykułu, gdzie było wówczas jeszcze przed edycją już opublikowanego tekstu dostępne imię i nazwisko tej dziewczyny. Tekst ten dopiero co został, chyba wczoraj, czy tam przedwczoraj jak patrzyłem, dopiero zniknął. Natomiast 19 listopada, tak, 2 tygodnie temu, był jeszcze dostępny. Przez 10 lat wisiał w sieci. Każdy, kto chciał, mógł bez problemu namierzyć ten artykuł i dane tej osoby sobie zdobyć. W związku z tym uważam, że zarzucanie panu Michalkiewiczowi, że ujawnił dane ofiary pedofilii, są bez sensu. Nie będę tutaj dyskutował o tym, czy tam słusznie zrobił, tam podając tam w pewnym momencie, czy nie. Nie było to coś, co było tajne, nie było to coś, co było chronione. Było to przez 10 lat cały czas powszechnie dostępne. W związku z tym, jeżeli te aktywistki, które na przykład pod arkadami Kubickiego były tak bardzo wojowniczo krzyczały, że to jest podłe zachowanie, ujawnienie danych ofiary pedofilii, ja się z tym zgadzam, żeby było jasne. Jeżeli więc chcą dalej aktywnie coś realnie działać w tym zakresie, chcą coś zmienić, walczyć, to zapraszam na Domaniewską, gdzie znajduje się redakcja Faktu. Drugi zarzut to to, że Stanisław Michalkiewicz miał nazwać rzekomo ofiarę pedofila, cytuję, kurwą. No to posłuchajmy po prostu, co powiedział pan Stanisław Michalkiewicz. No to 1 000 000 złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne kurwy nie są tak wysoko wynagradzane na całym świecie, a cóż dopiero tu w nasz biedny kraj nie... Jak Państwo usłyszeli, nie trzeba być wybitnym znawcą języka polskiego, nie trzeba być jakimś wielkim umysłem, nie trzeba być tutaj ekspertem, żeby jasno zauważyć, że w tym zdaniu wspomniana Kasia została wyraźnie wykluczona ze zbioru tychże, no już nazwijmy to łagodniej, nierządnic. Jasne, tutaj nikt nie zamierza chyba o złych zmysłach twierdzić, że Stanisław Michalkiewicz nie chciał tutaj przywalić w tę dziewczynę, tak? Ale zarzucanie, że nazwał ją kurwą, cytuję, nie jest zgodne z prawdą. Bo co innego oczywiście kogoś jakoś wyzwać, mówię, nie zamierzam w to wnikać, bo ja w ogóle tą sprawą się nie interesowałem wcześniej, po prostu już wkurza mnie to fałszywe nawalanie w Michalkiewicza za coś, czego nie zrobił, czy za coś, czego nie powiedział. Można się tutaj nie zgadzać z Michalkiewiczem, że tutaj jedzie po Kasi, można coś zarzucać, że zły język używa i tak dalej, na tym się rozwodzić nie będę. Ale weźcie wy, nie wmawiajcie, szanowne tutaj feminazistki, szczególnie do was się zwracam, nie wmawiajcie, że powiedział coś, czego nie powiedział, że nazwał w sposób, który nie nazwał. Akurat faktem nazwanie w ten sposób ofiary pedofila byłoby bardzo nie na miejscu, biorąc uwagę ten kontekst. Nazwanie ofiary pedofila nierządnicą i nie zrobił tego. To ja wspomniałem, można Michalkiewicza lubić lub nie, ale mimo wszystko jego wody są logiczne, także w przypadku, gdy gdzieś tam po kimś jedzie. W związku z tym bez takich głupich zagrywek. W tym miejscu pewnie powinienem zaapelować o jakąś tam kulturę dyskusji, jakąś zachowanie merytoryczności debaty, ale boję się, że do lewactwa i tak to nie dotrze. No bo oni mają swój własny świat, w którym rzeczywistość nie gra zbyt istotnej roli. Tym akcentem kończę. Zachęcam do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Linki są zostawione w opisie. I zostańcie z Bogiem.